Cześć wszystkim, witam was na kanale X Games. Ja jestem Erik, a to jest kolejny odcinek z Identity 5. I słuchajcie, jest ze mną dzisiaj Gosia. Jestem, hej wszystkim. I jesteśmy w jej nowym, pięknym pokoju. Patrzcie, jak to jest cudownie. Tak, jeszcze nie umeblowała, ale już odwiedzamy. Tak, Gosia zdobyła, słuchajcie, super skina, ja po prostu... No, jak weszłam do gry, słuchajcie, miałam jedną sferę i mi ona wyleciała. Mówię, Erik, wyleciała mi tancerka. Piękna. No mówię, kurde, a mi jakieś takie pospolite wyleciały skiny. Mówię, ja cię kręcę, nie wierzę. Ale słuchajcie, a propos postaci, to już nazbierałem trochę punkciochów, więc kupimy sobie razem Enchantress. Tak, namawiam tu Erika na Enchantress, bo on jeszcze nią nigdy nie grał. Tak, jeszcze nią nigdy nie grałem, ale widziałem, że ma fajne skiny, więc ją kupujemy. Bla, 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 tutaj bach. I słuchaj, mam już Enchantress! A zmień się tutaj do lobby. Już, czekaj, tylko wezmę jeszcze, założę na nią tego skina, którego mi się udało wylosować. I już muszę tylko, o Jezu. Tu, bach, bach, tu. Moja, ten, bach. Ej, szkoda, że się nie da wymieniać tymi skinami, kurczę. Ciach. To ja bym ci dała jakieś. O, i chyba już powinno działać. Tak. O, jestem! I mam taką piękną, niebieską kiecunię. Pięknie. Tak, zaczynamy rozgryweczkę. Ja w ogóle nią nie umiem grać, nie, ale to już... Tak, pierwszy raz, to będzie Erika pierwszy raz. Tak, to będzie mój pierwszy raz. Ej, coś się przycina dzisiaj, no, Identity. No właśnie, ja nie wiem. Znowu była jakaś aktualka, więc... O, a więc... akurat ja to... Teraz ja, słuchajcie, nie grałam ostatni raz przed moim wyjazdem, czyli dawno. No, ale zmieniam sobie też. Gramy nowymi, znaczy no nowymi, no Gosia to już miała tancereczkę, ale nie miała tego skina! Tak, nie miałam. Zobaczymy. Ja chcę Shiba Inu, ale to później. Czy nie mam tego akcesorium do niej, tego fajnego, niestety. Szkoda. A jakie to? To jest taki kwiatek, no wiesz, to ci zmienia efekt przy tych, no, pudełeczkach, no nie? A. Co on stawia, no. O, mamy. Znalazło. Zobaczymy. Ostatnio odkryłem, że najlepszym sposobem na sprawdzanie, czy to są boty, to jest napisać do nich. No, naprawdę. Patrz. O! Moonlight River Park, moja ulubiona mapa. Uuu, że nam się taka trafiła. Odpiszą? Ale są, bo znaczy nie są, bo tutaj było ten, zmieniają postacie. Performance, coś tam. Tak, no, także... Patrz, nie odpisują mi. Ale tak zawsze sobie sprawdzam. Mówię, biorę, piszę coś, oni odpisują. Mówię, dobra, to nie boty. Halo. Czy się zaakceptowali? Kurde, ciekawy jestem, kto będzie mordulcem. No, a w sumie nie spojrzeliśmy, kto dzisiaj za darmo. Nie, nie spojrzeliśmy. Miejmy nadzieję, że nie gejsza. Ani nie nic innego. No nie, no coś musi być. Coś musi być. Ale coś łatwego, nie wiem, człowiek jaszczur chyba jest. Ja bym chciała tą nową, bo przecież ta na wózku wyszła. Tylko, że na razie ona jest do tropienia, nie? Więc to tyle osób nie ma, bo za tydzień. Dobra. Gejsza. Co ty gadasz? No. Ja ci kręcę, już idzie w moją stronę, nie? Jest niepojęte. A małpa mi się jeszcze nie zrobiła. No. Bo to myślisz, wiesz, przy niej ci się ładuje, nie? Przy niej mi się ładuje? Kurde, tak. To tragedia. To tak jak sowa, nie? No musisz być przy niej, nie? W tym. Pięć małp mam, nie? Znaczy mogę mieć, a nie mam żadnej na razie. To boli. Czemu mam takie łokcie czerwone? Gdzie żeś się poobcierała? Ja robię, słuchaj, na moście. Ja robię gdzieś na uboczu. Jak najdalej od zabójcy. No. Dobra, idę tam. O. Ej, nie ładuje mi się małpa. No, musi ci się ładować. O Jezu, jak ona się powoli ładuje. No. To nie jest taki hop. Czy ty idziesz po nią, czy mam iść? Nie, idź, bo ona leci po mnie, nie? Dobra. Kurde, ale zlemiem akcję, słuchaj. Zlemiem ostro. Ale słuchaj, laska nie kampi. Ale małpa mi się aha, wiesz, robi. Idzie za nią. Tuneluje. No tak, bo mnie kompletnie zostawiła, a tak zlamiłem w opór, nie? Ja dobra, tu, jakby co. Robię gena. Gdzie? Poczekaj. A, czyli tam. Dobra, to ja idę do ciebie.
To chodź, co wylecza. O nie, znowu. Znowu słyszę gejsze. No właśnie też. A o, tam nie. Jest, w cyrku. Chodź, wyleczysz mnie. Mhm. O, mam jedną małpę! O, widzisz? No, masz jedną małpę, bo cię trafiła. Jak cię trafi, to masz automatycznie jeden jakby ten stack, wiesz? O nie, ona ma piwnie, nie? O nie, wierzu. Mhm. To jak teraz to użyć, żeby w nią trafić? To jest hit. No musisz być tak w miarę blisko, nie? Nie trzeba żadnym celowniczkiem, nie? Nie, 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 nie. No tu idzie. Czekaj, skończymy tego gena. Ja myślę, że mają będę kampić trochę, no bo to jednak piwnia. Sorry, powiedziała. Chyba nie zdążymy, wiesz? Ona tu kampi. No. Ale idę. Don't move, I'm gone. Zdążysz? Chyba nie zdążysz. No kuźwa, przed samym nosem już byłam! Nie. Chodź, 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 bo ona tu idzie. Mhm. Niedobrze. No, kurde. Jedna graczka nam odpadła. Niestety ta piwnia ale tutaj. Ale przed samym nosem prawie ją zdjęłam. O, już dwa geny zrobiliśmy. Nawet nie zauważyłem kiedy. Dobra, mam jedną małpę. To mnie jakoś motywuje. Ale strasznie wolno się ładują. No, wciąż to wiesz. Kurde, idzie tutaj. Już druga małpa przyszła. Jedna mi wystarczy. Nie chodzi. Padam oczywiście na coś. O kuźwa. Ej, mam dwie małpy. Jakim cudem? Kurde, no! Dobra, słuchaj, leżysz. No. Paletą, kurczę, chciałam za późno. Dobra, próbuję. A nie, 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 nie próbuję. Poczekaj, musisz podejść bliżej. Wiem, musisz, wiem, konę. Musicie pod... Uważaj! Kurde! Widziałem... Aaa, wpadłem w coś! Uważaj. Czekaj. Ja się podniosę w coś. Dobra. Czy ja mogę teraz dzielić? Nie mogę. No, tylko musisz być bliżej. Ach, trafiła mnie. To jest w ogóle klapa koło mnie, jakby co. Mam już pięć małp, to jest niepojęte. To może, że na przykład na trójce to jest taki silniejszy jakby stun. Uuu, widzę, mam taką wściekłą małpę w rogu. To teraz o, nic nie kurde, zrobię, idę po mnie. Będę leżał. Nie zdążyłam powiedzieć. Koczona cię musi zdjąć. No, niestety mnie nie zdejmuje, to jest ten problem, leci tam, nie? Widzę. Też cię powiesiła, o nie wierzę. Sorry, napisała. Aha, czyli ona nas nie zdejmie. No, ona poszła do klapy ogólnie, nie? Aha! No to nie robię jakiegoś gena. Serio? Nawet nie próbuje zdjąć? Nie, no nie idzie próbuję. Chyba. Nie, co ten jest tak daleko? Ona nawet nie idzie w moją stronę. A ja mam wściekłą małpę, ty piaro, no weź! Kurde, no. No, ona nas nie zdejmie, ja nie wierzę w to. No, ja też ani nie. Ani ani ciebie, no co za laska. Teraz trochę jakby jest bliżej, ale chyba nie biegnie do nas. Nie, ona chyba szuka klapy po prostu. No ja lecę w powietrze, nie? Zobaczę, co ona robi. No nie wierzę, no moja małpa biedna się nie wywściekała i co teraz? Ja nie wiem. No, klapa to jest tutaj na tej stronie, niedaleko mnie tak w ogóle. Ona idzie tak ja jakby... Ja też skinęłam. Ona szuka tej klapy. Nie wiem, czy wiedziała, gdzie jest, czy co? Zobaczmy, co ona robi. Nie wiem. Masakra. Robi gena, nie? Co? I znalazła ją ta. I czemu? Hmm. Wytłumacz mi, czemu tak zrobiłaś? Ja nie wiem, właśnie. Przecież mogła chociaż zdjąć jedną osobę, no kurde. Próbować cokolwiek, bo i tak zginie. No dokładnie. Co ona robi? Ale jak się dobrze ten obraca. Dobra. Uderzyła hunterka paletką. No ale teraz będzie leżeć zaraz. No tak to jest, tak samo jak ja wpadałem we wszystkie przeszkody. Niestety. No niestety. No, no ale dobra, widzimy się w kolejnym meczyku. Bo no tak, w kolejnym meczyku. Już mi się pomieszało. I mamy faktory! Dawno nie było faktory.
I słuchajcie, chyba jakiś Polak nas będzie mordował, bo Jakub ma nick. Tak, 3-2-1 chyba ma. Mhm. Dobra, ja już robię geniczko od razu. Tu idzie małpy coś. Nie mam, moja małpa się już odszalała i muszę na nowo ją ściec. Gejsza znowu! Czyli gejsza jest darmowa. Chyba widzę tak. Tam w oddali. Czy słuchajcie, no nie wierzę, że na gejszy dzisiaj będziemy grać. Dawaj, rób, trząchaj tą machiną. Bach, ale bach. To jest troszkę... O, teraz mi się... Będą pierwsza. Ale i tak długa śnie jak na gejsze. Kurde, no z tą paletą. Ja nie wiem, że ta paleta ma takie opóźnienie. Słuchajcie, w ogóle my jak gramy w DBD i zaraz przechodzimy na Identity, to jest po prostu masakra, bo te palety tutaj mają takie opóźnienie. Tak, w ogóle tak wolno masakra. Się tym robi. W DBD to jest takie szybkie, a tutaj to jest takie... Dobra, idę po ciebie. Ej, te krzesełka zawsze miały takie... Takie z przodu, takie coś? A nie wiem, nie widziałem, nie zwróciłem uwagi. Teraz patrzę na to. Kurde, wróciła się do ciebie. No tak, Raszkla. No. Wiadomo. Nikt po mnie nie idzie, niestety. Ja po ciebie idę, ale nie wiem, czy to będzie, wiesz... Bezpieczne ocalenie. Kurde, trzeba już. To już dawno jest za połową. Szybko, szybko! Idzie za mną oczywiście. Jedyneczka, jedyneczka, no wciskam cały czas! Za tobą poleciała? Si. Kurde, lebele. O, o! Chyba próbuje mnie. Nie, nie, ona mnie cały czas goni. A, bo przez chwilę miałem... O, ulecz mnie, złodzieju. Jezu, on jest cały w smarze! Weź ręce umyj, bo zakażenie mi się wda. Kurczę, niestety. Pojawiają mi się znaczniki. Dobra, mam tego. Ja już ginę niestety. Poczekaj, chyba, mam... teraz... Biegnę. Podlecał, ale jesteś za daleko. Nie, nie da rady, uciekaj. A, jeszcze coś włączyłem! Graffiti! Rób graffiti! Dobra, małpa, małpa. Ej, czemu nie mogę tej jedynki wcisnąć? O, dobra, teraz dopiero... Jeszcze się pomyli! Ja pierdzielę! Nie wierzę w to, no wbiegłem w traktor, czy w co to tam jest? Bo... Samochód. Traktor. Nie... Bo zamiast W wciskam S i mówię, czemu źle biegnę? Czemu źle? O Jezu... Z tymi gejszami, słuchajcie, no co tu się dzieje? Bach, bach, bach. Dajesz. Ej, może się wystragluje? Nie. O, kurde, to takie z przodu, to było? Co tak cię niby przytrzymuje? No było, było. Tak? Jakoś nie zwróciłam uwagi na to wcześniej. Masz trójką. Czemu nie mogę użyć tego? Jak to? Nie mogę, nie mogę. Dobra. O, możesz. Dobra, teraz się udało. Jedyneczka? Mhm. Masz. Uważaj! Dobra. Uważaj! Aaaa! Nie wierzę. Kurczę, blat, no. Ale co na to? Przed czasem? Tak, przed czasem chyba było. To oni są teraz ranni i raczej nikt po ciebie nie przyjdzie. No. Niestety. No, oni się teraz będą leczyć dopiero. No, zanim się wyleczą. Kurde, szkoda, że teraz nie mogę jej trzasnąć małpą. Ale ej, no waliłem ją. Tego, co to trzyma. Serio to było? Było, było. Oh my god. Ja nie wiem. No, niestety. No, nie idą po mnie. O, już ten, kurde. A nie spróbowałem super małpy, no. No widzisz. One się tu leczą dopiero, ale ona już idzie do nich. A ta podstawowa małpa jakoś tak słabo atakuje. No słabo, bo ona ma krótkiego tego stuna, no nie? No, no ale bardzo. Wiesz. Lepszy ryc niż nic. A oni co tutaj? Razem się ganiają. Mhm. No, to raczej nic z tego już nie będzie, no ale... K-
koordynatorka jakoś ma długiego, czy tak mi się wydaje? Ale ona ma tylko raz, co nie? A, ona ma tylko... A ja nie wiem, w którym momencie ona w końcu strzela. Napitalałem po prostu tym przyciskiem. No musi być dość blisko, nie? To ci się musi... Ja to najczęściej, wiesz, jak biegniesz i klikasz, powiedzmy, wiesz, tę jedynkę, to widzisz, nie? Czy już, czy nie, nie? No. No dobra, tego złodzieja zostawiła. Gania się z Priestess. Mhm. Ciekawe jestem, czy wyjdą. No. O, ale dostała przez ten... okno. Bidna. Niestety. A co to takie się pokryło czymś? Coś... już nie. Miał jakieś takie dziwne coś. A ten? Ten się boi, leci szukać klapy chyba. No, on jest ranny. Za wiele nie zrobi. Leviosa. Może co najwyżej czary Mary. Jakiś pan Harry'ego chyba. No, Hermiony. Hermiony, no. No, ale chodzi o mnie generalnie o Harry. No wiem, wiem. O całą tą. Jezu, przepraszam. Jestem... O, na zdrowie, dziękuję. Na zdrowie. Nie zdążyłam wyciszyć, ale widzisz, przynajmniej próbuję ją zdjąć, a nie tak jak tamta ślepa kuźwa. No. Dawaj, dawaj. Ej, czemu nie mam dźwięków? Nie wiem. Tak jakoś ja cichutko mam. Jest. No, no i pięknie. O, i zdjął ją. Kurczę, Leviosa uratował Priestess. O, dobra, słyszę już dźwięki. Mhm. O, prosto na nią, kurczę. O, co ty masz? No, on ma tego... Borrowedę, nie? Jakby. Takiego wytrzymałego trochę. No. Uj, bach. Niestety. I od razu go na ten. Ja musiała szukać chyba klapy, chociaż nie wiem, czy on już wisiał? Co, nie wiem. Wisiałeś, czy nie wisiałeś, panie Leviosa? Ale teraz... właśnie, bo to chyba Polak nas... Właśnie muszę zobaczyć, kurde. Polak, Polak. Chyba pierwszy raz. Aha. No, pierwszy raz. I co, oni Rika zrobisz? To nam czeka tutaj w drugą powiesz. Stronę. Ona już nie będzie taka przyjazna. No jaką... nie, nie. Czeka, szuka klapy. No, chyba tak, niestety. No. Przez chwilę się zawahała, spojrzała z tęsknotą pewnie na niego. Pewnie sorry napisała. Pewnie tak, bo to już nie widzimy, nie? O, no znalazła ją gejsza. No, okej. No, to słuchajcie, już po meczyku w takim układzie. Po meczyku niestety przegraliśmy ten meczek, tak jak i tamten. No, próbować to zdjąć w sumie, nie? No bo co, i tak... I tak, wiadomo, że się wtedy przegra i tak. Szczególnie jak jest gejsza. Po prostu no. Gejsza jest jakąś kobra trzecia, to wiecie, to już w ogóle. Trzecia kobra Jakub. No, tak niestety bywa. No ale dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję. W tym odcinku była ze mną Gosia. Byłam, pa pa. Tak więc do zobaczenia w kolejnych. Cześć!